Jak ocenia Pani maturę z wiedzy o społeczeństwie? Czy wysoki poziom, trudna, czy też udało się napisać? No, napisać to się udało, tak. I myślę, że poziom taki w miarę. Wypracowanie może trochę gorzej, bo nie spodziewałam się takich tematów, ale napisać to napisałam. A jaki temat Pani wybrała? O podatkach. Były tam 3 różne podatki i trzeba było je scharakteryzować. Bardzo średnio, bo tak bardzo trzeba było dużo wiedzy na przykład mieć o współczesnym świecie, o tym, co się dzieje też. I też właśnie o konstytucji naszej Rzeczypospolitej z 1997 roku też trzeba było bardzo duża, potrzebna wiedza była też, że właśnie trzeba było się do tego odwołać. No i tam wypracowanie było taki bardzo, bardzo fajny temat o podatkach. Akurat właśnie mi się podatki to taka bardzo ważna rzecz w Polsce. Właśnie wziąłem ten temat o podatkach, a matura to tak średnio, powiem tak. Proszę powiedzieć właśnie o tych podatkach, co Pan napisał, z jaką tezę Pan wystosował, czy co Pan podkreślał w swojej pracy? To, że podatki to bardzo ważna rzecz, że każdy obywatel polski powinien płacić podatki w Polsce na rzecz państwa polskiego, oraz też właśnie wspomniałem, jakie podatki występują w Polsce, które są najczęściej płacone i gdzie one trafiają. No tak powiem szczerze, że spodziewałam się, że będzie trudna. Niektóre zadania właśnie stworzyły mi trochę problemu, ale no jestem w dobrej myśli. Nie należała do najtrudniejszych, aczkolwiek byłam zaskoczona tematami prac, bo bardziej się spodziewałam takich właśnie z wiedzy o społeczeństwie, że takie bardziej o społeczeństwie będzie, jak jest w Polsce w ogóle, ale właśnie były bardziej o konfliktach z Syrii. Były właśnie o partiach z innych państw, było trzeba się odwołać, lecz ja wybrałam pierwszy temat, to był o podatkach, właśnie jak funkcjonują one w Polsce. A ta pierwsza część, no zależy, no różne były pytania, tak, nie można powiedzieć, że była łatwa czy trudna, po prostu była średnia. Ja wybrałam trzeci, jeszcze inny i dotyczył on destabilizacji po rozpadzie Rosji. No ten temat taki najbardziej mi się wydał przystępny. Dlaczego wybrała Pani wiedzę o społeczeństwie? Czy myśli Pani o prawie może? O prawie nie, ale właśnie myślę nad bezpieczeństwem narodowym i właśnie to jest powiązane z tym. I tym bardziej, że właśnie lubię ten przedmiot. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat wiedza o społeczeństwie? No bo tak się zastanawiałam między na studiach coś prawniczych albo historycznych właśnie związanych i właśnie sprawdzałem potrzebne właśnie jest wiedza o społeczeństwie jako przedmiot też naturalny i właśnie tak taką drogą dedukcji właśnie wybrałam wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot naturalny. Proszę powiedzieć, dlaczego wiedza o społeczeństwie? Czy interesuje Panią polityka? No polityka to może nie, ale tak bardziej dziennikarsko myślę, że... Czyli studia w tym kierunku? Tak. Dlaczego wiedza o społeczeństwie? Od pierwszej klasy liceum postanowiłam, że będę to zdawać i tak dużo, że pisałam, ale nie miałam tak, że potrzebowałam na studia i dlatego wiedza o społeczeństwie, tylko tak po prostu od początku lubię ten przedmiot i dlatego go zdawałam. Interesuje się Pani polityką? Może jakaś ulubiona partia polityczna? Nie, o partiach się nie wypowiadam. Próbuję być obiektywna. Właśnie jeżeli chodzi o te partie, to może w tej kwestii to nie jestem jakąś taką wielką pasjonatką. Oglądam na przykład wiadomości, lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale to bardziej takie właśnie międzynarodowe bardziej stosunki i ta strona mnie bardziej interesuje. Jakoś tak za partiami nie przebadam, ja nie taki nie jestem apolityczny, wolę słuchać, co się dzieje w Polsce, sytuacja jaka wygląda, ale tak za partiami to bardzo nie przebadam. Czy jeszcze jakiś przedmiot będzie Pan pisał na poziomie rozszerzonym? Jeszcze historię będę pisał na poziomie rozszerzonym, właśnie też potrzebna mi jest na studia te dalsze, ale to przyjdzie na to jeszcze czas. Polski i angielski zdawałam już. Zdawałam język polski i tylko te dwa przedmioty. Czyli już teraz czekanie pozostało na wynik. No jeszcze ustny przede mną, ale już wpisane to wszystko, tak napisane mam. Język polski. Czyli już poziom rozszerzony, egzaminy ustne, to wypada nam życzyć jedynie powodzenia. Nie, dziękuję.